Piotr, opowiedz coś. Ceny tych kładów, zacznijmy od tego małego, 70, no, nie? Najmniejsza 70 to jest koszt 3,5 tysiąca, gotowy do jazdy. 3,5 koła, gotowy do jazdy. Tu mamy 110, tak? 110, już taka przeprawówka. No fajny bajer, to jest właśnie ten bagażniczek z przodu, z tyłu, dla dzieciaka. Super zabawa, nie? Że sobie tam gdzieś coś przyczepi, z tyłu założy gdzieś tam walizeczkę. Coś tam sobie pojeździ, nie? No, jaka cena? Tu gotowy do jazdy 4,5 tysiąca. 4,5, 3,5, 4,5. A 150. 150, ile? 6,300. Gotowy do jazdy. A słuchaj, powiedz mi, a jaki ja będę mógł dostać na testy? Ja myślę, że 300 najlepiej, co? No. Ojeny, 300, naprawdę? Ale będzie czad. Szok. Się pobawić, nie? No. Fajnie, jeszcze raz wjadę tutaj z tą kamerą. Gwarancja jeszcze, powiedz, jaka jest? Wiesz co, jako sprzęt taki, no można powiedzieć, sportowy, to gwarancji to nie ma. Nie ma. Ale jeżeli chodzi o to, czy na ręce tego umywamy, to nie. Oczywiście, gdyby coś się klientowi wydarzyło, to zawsze jesteśmy otwarci. Nie narzekamy na to, żeby coś się psuło w tym kaju. Czyli nie ma reklamacji na kaju. Widzę, że to jest solidnie wykonane, wszystko gra. My też każdy sprzęt sprawdzamy przed wydaniem klientowi. To jest wszystko, tak jak mówię, gotowe do jazdy. Nie, że wyjęte z kartona i jedź pan. Tylko sprawdzamy, wszystko smarujemy i tak dalej, skręcamy, tak jak się należy. Okay. Czyli salon Hard Enduro. O, no właśnie, tego mi... Ale te uszy ty bym musiał namalować. Możesz. No. Akurat ja masz białe te są. Fajne. No. Ale zobacz, jakby na Enduro zapierdziała, piś, kurczę, dostał gałęź. I zobacz, od razu podki byś miał. No. Te brązowe, no. Fajnie, no. Ciepło w uszy. Ciepło w uszy, no. Przecież w takim kasku też nie ciepło w uszy jest. Ale ten to jest bardziej przewiewny. Zaciekawiły mnie te kaski Lita. Powiedz mi coś o nich. No mamy wersję 3,5, 4,5, 5,5 i 6,5 to jest to samo co 5,5, tylko karbon. Masz taki karbonowy? No tego karbonowego to akurat nie mam. Ale ten jest fajny, ten mi się podoba. I nie jest wcale ciężki. No, wszystko są. Jaki to jest rozmiar? L-ka. Mogę przymierzyć? W sumie zawsze S-ki kupuję, zaraz zobaczymy jak lit będzie. Czyli S-ka chyba. A ile skorup oni robią na... Masz SM. Na te rozmiary wszystkie? SM to jest to samo, czyli 3 skorupy. Trzy skorupy. Czyli... Pierwszy raz widzę, żeby w kasku w standardzie było do picia. Super. Inne kaski, inne marki robią? Takie nie widziałem. Nie, też się nie spotkałem. To taka innowacja. No trzeba gdzieś tam wywiercić, coś podrobić. XL-ka. To za duże. Ale też fajne. Ten model 3,5, to najniższa cena tego kasku jaka jest? On jest 700 zł. 700 zł, najtańszy. To trzeba przymierzyć. Bardzo przewiewne są, tak? Akurat do bety, do X-Traila. Co jeszcze można polecić? Lita? Gogle Lita. Bardzo fajne gogle. A są jakieś takie, które nie parują? No wiesz co, no takich gogli chyba nie ma na rynku. Później wszystkie zaparują. Wszystkie, no. Tak, z tym, że tutaj mamy po pierwsze pancerną szybę w Litach. Tak. Bardzo dużo wytrzymuje. Na rysowanie, no. Za zarysowania też? Na zarysowania właśnie, tak. No nawet tutaj... To się chwali, że kuloodporna ta szyba jest. Aha. Nie wiem, nie strzelałem do niej. Cena jest ile? No tu mamy z rolowym, to jest 400 zł. Mhm. Całe.
No ale są też tańsze wersje 4,5. I to jest ta sama szyba. No. 4,5 mamy tą samą szybę. Czyli kuloodporna właśnie na te zarysowania bardzo fajnie to znosi wszystko. A cena szyby jest bardzo niska w porównaniu tam ze 100% niskotami i tak dalej. To tutaj jest 69 zł, już pamiętam. Za 69 bardzo, zł tak. Za gogle? Nie, za tą szybę. Za szybę. Tak. No gogle mamy tutaj te tańsze wersje, to jest 169 zł. Aha, no to czyli takie ceny przystępne, czyli tańsze na pewno niż Foxa. I 100%, nie? A te kaski, co to jest, ten Falcon? Falcon to jest kask MTK, MT Helmets. Też bardzo fajna wentylacja, kask chyba moim zdaniem no najlepszy, jeżeli chodzi o niską półkę, bo tu mamy 400 zł. Mhm. A jest fajny, przyjemny. 400 zł. I też fajnie wygląda, ładny design. Ale pierwszy raz widzę na rynku. Znaczy ja w ogóle... Ja przyjeżdżę tak, że miałeś okazję dzisiaj zobaczyć. No. No, 400 za taki kask, całkiem fajnie. No. Dobrze leży na głowie, fajna wentylacja. Bezpieczny przede wszystkim, zapięcie podwójne DB. Fajny. Kurczę. Nie, naprawdę fajny. Podoba mi się ten kask. I ta cena też robi to. No. 400. A wy szukacie kasków nie wiadomo jakich. Odkryłem przed wami nową markę niskobudżetowego kasku fajnego. Dobra, to nara.